Nie mam pojęcia, jak to zrobiliście, ale pod ostatnim odcinkiem wielkiego quizu zostawiliście ponad 7,5 tysiąca łapek w górę i było tam prawie 60 tysięcy wyświetleń. Więc wiecie, no ja nic nie sugeruję, ale mam nadzieję, że tym razem będzie jeszcze więcej łapek w górę, więc zostawcie ją właśnie teraz oraz zostawcie koniecznie subskrypcję, ponieważ no 50 tysięcy piechotą nie chodzi. Przydałoby się to w końcu wbić, a dzisiaj wraz z naszymi 50 widzami zrobimy wielki quiz o YouTube. Jest wraz ze mną Askon. Cześć, Askon. Cześć. I Askon jest naszym technicznym gościem, który zna pytania, który będzie wszystko ogarniał. Ja pytań też nie znam, więc sam będę na nie odpowiadał. Nie mam pojęcia, czy się uda, ale trzymajcie kciuki. I jest jeszcze najważniejsza sprawa, o której muszę wam koniecznie powiedzieć. Dokładnie w tym momencie wystartował mój sklep z koszulkami, więc wbijajcie koniecznie sklep.zelazny.it. Macie link w pierwszej linijce opisu, więc możecie wbijać. A dzisiaj wygrany tego odcinka również dostaje ode mnie koszulkę. Jaką? Na przykład taką albo taką. Może sobie wybrać, te dwa wzory są dostępne, więc wbijajcie koniecznie. A my lecimy na mojego Discorda zaprosić widzów już na serwer, ponieważ arenka jest rozgrzana i gotowa. Rozgrzana i gotowa? Czy tak się mówi? Nie, czekajcie, jak się mówi? No dobra, nieważne, po prostu jest gotowa, okej? Okay? Więc wysyłam im IP i czekamy za widzami. Ale zrymowałeś. Ej, bo mi jest smutno, nikt jeszcze nie wbił, jest tylko traktor i Askon. O, mamy pierwsze dwie osoby, Kotek Kot Kot oraz Lego Lachor, siemandero. No ale co mi dadzą dwie osoby, ma być 50 osób. Czekamy za nimi wszystkimi, powoli wbijają, więc jest coraz lepiej. No coś im się nie spieszy. Póki co na serwerze jest ilu? 17 graczy, jeszcze 30 miejsc. No ej, no, jest godzina 20:00. No ja nie wiem, co oni teraz mogą robić. A skąd co oni mogą robić? Myślisz, że, nie wiem. Pewnie robią lekcje, masz bardzo przytomnie widzów. Pewnie robią lekcje teraz i dlatego nie wbijają. Nie, no dobra, widzę, że część z nich odłożyła zeszyty i jednak wbija, więc jest coraz lepiej. No i posłuchajcie, w takim razie jak oni jeszcze wbijają, to ja wam wytłumaczę szybko zasadę. Są dwa pola, czyli pole zielone oraz pole czerwone. Pole zielone oznacza tak, a pole czerwone oznacza nie. Ciężko się domyślić, ale tak dokładnie działa nasz mechanizm. My na czacie będziemy zadawać im pytania i będą mieli 10 sekund na stanięcie na pole z odpowiedzią. Jeśli staną źle, odpadają i kończy im się możliwość dalszej gry, no i czekamy do ostatniej osoby i ostatnia osoba, która będzie na ręce, wygrywa moją koszulkę ze sklepu. Będę dzisiaj mówił 500 razy o tym sklepie, ale wystartował, więc serio, możecie wbijać. Na maksa się jaram tym sklepem, bo jest kozacki. Więc przepraszam, jeśli kogoś to denerwuje, to obiecuję, że się poprawię, ale no jaram się tym, no. Ile mamy graczy, Askonie? 50 graczy! Ej, już jest full. Lol, no dobra, zaczynamy czy nie? Jeśli jesteście gotowi, to podskoczcie! I zobaczymy, czy podskoczą. Póki co skaczą! Dobrze, skaczą! Nie wszyscy skaczą, patrz, Krzytom jest niegotowy jeszcze. Stary, ja nie wiem, czy zaczynać. Co? Więc możemy chyba zaczynać. Myślę, że możemy. Tam jeszcze ktoś jest. Mister Kowa. No dobra, jak nie, to nie. Startujemy. No to co, ja idę na dół, a ty zadawaj pierwsze pytanie. Szczerze mówiąc, sam jestem ciekaw, ile wiem o YouTubie, ponieważ pytania będą serio dosyć ciężkie. Okej, pierwsze pytanie. Czy Witam Minecraft to najpopularniejszy polski kanał nagrywający głównie Minecrafta? Ej, ciężkie. Wydaje mi się, że... Tak. Głównie Minecrafta? No na 100% tak, no. Dobra, uwaga, odpowiedź za 3 sekundy. Na maksa mam wrażenie, że to na 100% jest dobry kanał i że to jest najpopularniejszy kanał, więc tylko 3 osoby? Ej, wszyscy odpadli? Ej, nie wierzę, o co chodzi. Ej, czekaj, restart gry, Askon. Tak nie może być. Dobra, wiecie co, robimy powtórkę, bo to była przesada, że dwóch graczy tylko zostało. Więc ja ich tepnę jeszcze raz i może zaczniemy ponownie. O nie. Dobra, był przywał, okej? Okay? Mi się też wydaje, że to jest najpopularniejszy kanał nagrywający głównie Minecrafta, więc dobra, ominiemy to pytanie i zaczniemy od nowa z kolejnym pytaniem. Pierwsze pytanie i większość odpadła. Dobra, Askon, ja jestem gotowy, widzowie też są gotowi. Lecimy z drugim pytaniem, znaczy pierwszym pytaniem. Czy dealerek ma powyżej 1,2 miliona subskrypcji? Wydaje mi się, okay, że dealerek nie ma. Znowu podzielone. Stary, ostatnio był 1,1 miliona, więc wydaje mi się, że jeszcze nie ma 1,2 miliona, szczerze mówiąc. Tak mi się wydaje i widzę, że jest mniej więcej pół na pół. Ja jestem za nie, ale ciekawe, bo większość chyba jednak jest za tak. I uwaga, odpowiedź to... Nie! Dobra, wygrałem! Ile ma subskrypcji? Powiedz mi. No, brakuje mu 20 tysięcy. Brakuje mu 20 tysięcy? Serio? Dobra, no to mamy w takim razie koło 20 graczy na ręce. Po pierwszym pytaniu tak dużo ich odpadło. Masakra! Ale zobaczymy, kto wygra. Czas w takim razie na drugie pytanie! Jej! Póki co idzie nam dosyć dobrze. Jestem zadowolony. Znaczy mi idzie dobrze, bo odpowiedziałem dobrze na to pytanie. Na poprzednie też odpowiedziałem dobrze, więc jest okej. Okay. Ja się czuję stabilnie, aczkolwiek jako koszulki nie mogę wygrać. Czy kanał Naruciak jest w top 10 kanałów w Polsce z największą ilością subskrypcji? Tak, Naruciak ma bardzo dużo subów, tak mi się przynajmniej wydaje, wiesz? Tutaj dwie osoby mówią, że nie, jedna osoba mówi tylko, że nie, Kesia mówi, że nie, ale wszyscy na tak. O nie! Ej, jeśli się okaże, że Kesia wygra, to kończymy teraz grę, to będzie trochę dziwne, ale wydaje mi się, że jest w top 10, bo Naruciak ma tam chyba powyżej 2 albo 3 milionów subów, więc to jest mega duży youtuber, okej? Okay? Dobra,
dobra, okazało się, że poprawna odpowiedź to tak, także tylko Cassie odpadła. No i lecimy z kolejnym pytaniem. No dobra, idzie mi dobrze. W większości graczy idzie również mega dobrze. Swoją drogą, jeśli nie widzieliście poprzedniego odcinka z tej serii, to wbijcie koniecznie, macie linka w prawym górnym rogu ekranu. Tam był wielki quiz o Minecraft i było mega fajny, więc serio, jeśli go nie widzieliście, obczajcie koniecznie. Dobra, lecimy z kolejnym pytaniem, co nie? Czy pierwszym filmem, który przekroczył granicę miliarda wyświetleń, był teledysk do Despacito? Ja ci, miliard to jest taka wielka liczba, ale nie, bo pierwszym filmem, który przekroczył miliard wyświetleń, był Gangnam Style. Jeśli mi się tak przynajmniej wydaje, jak się okaże. Nie, no Despacito na pewno, nie, Despacito jest dosyć nowe. Na pewno był wcześniej Gangnam Style, na pewno wcześniej był. Co jeszcze było wcześniej? No dobra, nie, odpowiedź to nie, nie. Dobrze. No proszę, znaczy, mi się wydaje, że wcześniej jeszcze był ten Paul Walkerze? Tak, on się nazywał? See You Again też na pewno było. See You Again. Mega właśnie. Dużo tych piosenek było, więc stary. Dobra, teraz robię inną rundę. Posłuchaj, ja jej nie będę podpowiadał, bo ja może zbyt dużo wiem. Pójdę do góry i będę patrzył, jak oni sobie radzą. Więc lecimy z chyba czwartym albo piątym pytaniem. Już się pogubiłem kompletnie. Ale plus jest taki, że w tym odcinku pytania są faktycznie trudniejsze. Bo nie wiem, czy wiecie, ale w ostatnim było tak, że praktycznie wszyscy doszli do przedostatniego pytania. Jakoś tak to mniej więcej wyglądało. To było dziwne, okej? Okay? Czy kanał żelazny ma powyżej 40 tysięcy subskrypcji? Okej, okay, dobrze, że teraz nie odpowiadam, bo ja wiem. Ja wiem, czy ma powyżej 40. Powiem wam tyle. Nawet brakuje mu bardzo niewiele do 50 tysięcy. Więc zostawcie koniecznie suba w tym momencie. No i wszyscy wiedzą. Nie, no wszyscy są. To są prawdziwi widzowie, okej? Okay? Dosłownie 4 dni temu przebiliśmy tą granicę, a już wszyscy wiedzą, że ma. Także mi się to podoba. Odpowiedź to oczywiście tak. I osoby. Nikt nie odpada w sumie, dobra, nieważne. A no i jeszcze jedno. Pewnie dobrze wiecie, ale sami możecie brać udział w tym quizie, pisząc w komentarzu, ile mieliście punktów. A ja czekam na kolejne pytanie i jestem gotowy i póki co jestem niepowstrzymany. Jestem niepowstrzymany. Była taka piosenka kiedyś. Nieważne. Tak, a skąd? Lecimy! Czy zielonego Steve'a nie było na Ferrainie 5? Ale on właśnie był na Ferrainie 5. Dobra, nic im nie mówię. Ferraina 5 to jest poprzednia Ferraina. Teraz jest Ferraina XD. Wcześniej była Ferraina 5. Mi się sobie wydaje. Nie no, był na 100%. Czyli czy nie było zielonego Steve'a? Odpowiedź to jest nie, ponieważ był. No i zostały dwie osoby. No, zostały dwie osoby, naprawdę. Wow! Zostało nam tylko i wyłącznie dwóch graczy, czyli Arbuzek kontra Szynka G. No i teraz zaczyna się grubo. Askon, ja się boję. Jeszcze troszeczkę pytań Askon ma w zanadrzu, ponieważ miało być ich ponad 12, więc no, za dosłownie chwilę przekonamy się, kto z nich, kto z tej dwójki jest wielkim mistrzem YouTube'a. Ponieważ no, jak sami widzieliście, trzeba mieć serio dużą wiedzę, żeby odpowiedzieć na te wszystkie pytania, bo nawet ja, tworząc na YouTubie, nie znałem wszystkich odpowiedzi. To jest przerażające. Jeśli oni to znali, to serio, mega szacun Arbuzek, mega szacun Szynka. Wow, jesteście koksy. Panie Askonie, czy jest pan gotowy na kolejne pytanie? Aha, okej. Okay. Czy najpopularniejszy film na YouTube ma powyżej 4,9 miliarda wyświetleń? Tak! Despacito ma powyżej. Oni też mówią, że tak. Nie będę jej podpowiadał, ale na 100% Despacito ma... Czyli na 100, raczej nie. Znaczy, nie jestem teraz pewny, ale wydaje mi się, że Despacito ma powyżej nawet 5 miliardów, także oni odpowiedzieli oboje, że tak. Jeśli się okaże, że nie, to odboje odpadną, więc trzymam kciuki. Gdzie ty wlazłeś, Askon? Gdzie ty tam jesteś? O co chodzi? Stary, coś ty... Spadłeś, Askon! O nie, prowadzący odpadł! Co jest? No to kończymy zabawę. Kończymy zabawę, no. Dobra, i odpowiedź to tak, czyli ile ma wyświetleń Despacito? 6,7. 6,7 miliarda? Przecież ludzi na świecie jest 7 milionów, a skąd? Dobra, 7 miliardów, każdy wie. Wow. 8 prawie już. Prawie już chyba. 8, masakra. Ej, ale to jest śmieszne, ten filmik będzie miał pewnie 20 tysięcy wyświetleń, a tam jest jakiś film, który ma 6,7 miliarda wyświetleń. Jaka to jest ogromna liczba, o kurde. No dobra, ale mam nadzieję, że ogromne będzie również kolejne pytanie. Ogromne pytanie? Znaczy, chodziło mi, że będzie ogromnie trudne albo ogromnie proste. Także możesz zadawać, ja jestem gotowy. Mam nadzieję, że ta dwójka również. I chyba w tej rundzie przekonamy się, kto z nich wygrał, a może nie. Czy w ciągu ostatnich 3 lat zmieniono logo YouTube'a? Ej, kiedy zmieniano te logo? Ale kiedy to było, Askon? Odpowiedź to tak? Kiedy zmieniali logo, Askon? Sierpień 2017. Oni oboje odpadli. O nie, musimy robić dogrywkę. O kurde, no dawaj, dobra, robimy dogrywkę. Który Arbuzek to był, bo ja nie pamiętam. To był Arbuzek i to był... Weź ich wytepaj. To był ktoś jeszcze, kto to był jeszcze, czekajcie. Dobra, mamy ich dwójkę, jest Szynka G, jest Arbuzek. Robimy dogrywkę, bo oboje odpadli. Ale szczerze mówiąc, sam się nie spodziewałem, że w ciągu ostatnich 3 lat zmieniali logo. Ponieważ 2017... Stary, właśnie, to się wydaje, że to było mega dawno temu. A 2017 był faktycznie 3 lata temu. Chociaż nie, czekaj, jaki to był miesiąc dokładnie? Sierpień. Sierpień? Ej, to faktycznie nawet nie 3 lata temu.
temu. Lol, no dobra, lecimy z kolejnym pytaniem, co nie? No to w takim razie mam nadzieję, że na tym pytaniu rozstrzygnie się, kto z nich jest zwycięzcą i kto z nich wie najwięcej o YouTubie. Czy pierwszy film w historii YouTuba miał tytuł Me at the Zoo? Było coś z zoo, ale nie, nie może być in the zoo, to nawet chodzi o angielski, stary. Nie może być in the zoo, nie mówi się at the zoo? Taki był tytuł tego filmu, co nie? Poprawna odpowiedź to nie, czyli dobrze mi się wydawało, tak? Miał at the zoo tytuł? Tak. Kiedy on wyszedł? Ojejku, jaki ten film był stary, ostatnio było chyba 15-lecie. Jaki YouTube jest stary? Jak ja mam 19 lat, to ja miałem 4 lata, jak YouTube powstał. Matka boska. Okej, okay, no to co? Chyba to pytanie teraz, mówię tak już trzeci raz, ale mam wrażenie, że pytanie, które padnie teraz, będzie pytaniem rozstrzygającym. Ja nie będę odpowiadał, bo nie chcę im nic sugerować, po prostu stanę sobie tutaj do góry i czas na chyba w końcu ostateczną walkę. Czy kanałem z największą ilością wyświetleń w Polsce jest Rezygiusz? Nie, no, chyba nie. Znaczy, gamingowe kanały, mi się wydaje, że najwięcej wyświetleń mają takie inne kanały. Okej, okay, ej, patrzcie na to! Co się stało? Arbuzek jest po jednej stronie, szynka jest po drugiej stronie, czyli na tej rundzie się wszystko rozstrzygnie. I po prawą odpowiedzią, wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że to jest jakiś kanał w stylu TVN-u albo coś w tym stylu. Odpowiedź to nie! Czyli Szynka G oficjalnie wygrywa nasz kolejny konkurs, nasz kolejny wielki minecraftowy quiz. Znaczy, nie minecraftowy, bardziej YouTube'owy dzisiaj, ale gratulacje w takim razie, Szynka! Jesteś zwycięzcą tego odcinka i wygrywasz koszulkę z mojego nowego sklepu, który ruszył właśnie dzisiaj. Także jeśli ktokolwiek z was chciałby również kupić, macie linka w opisie sklep.zelazny.it. Zapraszam mega serdecznie. No i co, Szynka? Ja ci muszę dać jakąś nagrodę. Masz tutaj żelazo. Gratulacje ode mnie. Żelazo dla ciebie oczywiście. No i standardowo przydałyby się jeszcze fajerwerki. Także dzięki wam wszystkim za udział. Było przeepicko. Na koniec możecie wbić jeszcze na mojego Instagrama, na którym dobijamy do 10 tysięcy obserwujących. Szynka G, jesteś oficjalnym mistrzem polskiego YouTuba. Chociaż nie tylko polskiego, nawet zagranicznego, bo były pytania o jakieś tam Gangnam Style i tak dalej. Także gratulacje, Szynka G. Super ci poszło. A my widzimy się już w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, wbijajcie na Discorda, bo właśnie stamtąd bierzemy naszych graczy. Subskrybujcie kanał, łapkujcie w górę i filmy są codziennie o 9:00. Dzięki, że byliście. Papatki, cześć! Cześć! Ale no chwilę, bo jak już wytrwaliście do tego momentu, to średnio wypada teraz wyłączyć. Lepiej kliknąć jeden z tych dwóch filmów, które widzicie teraz na ekranie. Na przykład ten po lewej, w którym 50 widzów rozwiązywało wielki quiz o Minecraft i poszło im zaskakująco dobrze. Albo ten po drugiej stronie, czyli wielki przegląd mojej grupy na Facebooku. Było śmiesznie tamtym odcinku, okej? Okay? Wbijcie, obczajcie. My widzimy się jutro. Pa, pa!